Cześć! Jak pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka, mówiliśmy o tym, co się będzie działo przed nami. Dzisiaj już jesteśmy w pięknym miejscu. Myślę, że Carlo Acutis nie mógł sobie wybrać lepszego, aby zostać błogosławionym, aby zostać ogłoszonym błogosławionym. I myślę, że każdy z was, jakby tutaj był teraz, pewnie mógłby sobie pomyśleć, zazdroszczę mu. Ale żeby na tej zazdrości nie pozostało, to myślę, że warto, aby każdy z nas może dzisiaj, idąc spać i myśląc o tym, jak tutaj jest pięknie, aż sam sobie zazdroszczę, pomyślał o tym, jak ja w moim codziennym życiu mogę stać się świętym i osiągnąć taką relację z Panem Bogiem, jaką osiągnął Carlo. I tego sobie i wam życzę, abyśmy w każdej chwili swojego życia potrafili tak jak Carlo iść przez życie i głosić Chrystusa. I myślę, że to jest bardzo piękne i dzisiaj wszyscy obecni tutaj w Asyżu, łącznie z jego rodzicami, łącznie z jego rodzeństwem, bardzo się cieszyli i chcą być jak on. Tego myślę, że bardzo, bardzo im zazdroszczę i samemu Carlo. A tymczasem życzę wam przyjemnego wieczoru i mam nadzieję pełnego rozmyślań o tym, jak mogę zostać dzisiaj święty. Trzymajcie się, na razie.